Cześć, dzień dobry. Dzisiaj mamy wtorek. Oczywiście Filip w przedszkolu, także rano spacer zaliczony. Trochę śniegu napadało u nas. Nie o taki marzec walczyłam. Miałam nadzieję, że już będzie, wiecie, fajnie, cieplutko, a tutaj powrót zimy. Niestety, dzisiaj też było inne śniadanie, bo jak widzieliście, była owsianka, ale ona wyszła taka mocno średnia i całość niby miała 460 kalorii, ale ja całej jej nie zjadłam, bo no, o ile smakowa była taka nawet ok, bo ja ją zrobiłam na mleku owsianym. Dodałam tam banana, cynamon i te borówki na wierzch. No to był to przepis na tą niby owsiankę nocną, ale mi to tak nie nasiąknęło fajnie i to było, wiecie, taka papka, taka glutowata konsystencja, która mi całkowicie nie podeszła, więc może jeszcze zrobię jakieś jedno podejście, ale spróbuję to zblendować, bo widziałam, że w niektórych przepisach tak jest. Albo może dodałam złe proporcje mleka i płatków, że to było takie wodniste. Nie wiem, pewnie jeszcze będę testować. Teraz obieram ziemniaki na obiad. I obiad chyba zjem sobie po prostu normalnie, przez to, że to śniadanie było takie, wiecie, znaczy się, no, normalnie po prostu w mniejszej porcji, bo no ja też jakoś nie wiadomo, jak nie cuduję z tymi obiadami. Obiady jem raczej normalnie, tylko po prostu, wiecie, trochę tam modyfikuję pod siebie. Pogoda dzisiaj nie zachęca totalnie. Muszę sobie tylko później podjechać do Hebe, bo zamówiłam w końcu ten krem CC z Hean, bo on jest praktycznie zawsze niedostępny, a akurat sobie przeglądałam stronę, widziałam, że wleciał, więc zamówiłam z odbiorem w drogerii i już jest gotowy, więc może później sobie po prostu podjadę i odbiorę. Ale jakoś włosy w ogóle nie współgrają dzisiaj ze mną. Umyłam je rano i takie, nie wygląda to dobrze. W ogóle już się proszą o fryzjera tutaj. Ale jeszcze poczekam do wiosny i wtedy będę coś myśleć, działać. Zastanawiam się, czy znowu nie wrócić do takiego jaśniejszego blondu, bo ostatnio mi się odpalił jakiś stary film i zatęskniłam za jasnym blondem. Tylko no, z jasnym blondem problem jest taki, to Miki w tle. Z jasnym blondem problem jest taki, że no, musicie farbować te włosy znacznie częściej. No i też jednak one bardziej dostają na kondycji, a znowu z ciemnymi włosami. Miałam raz, a może wam pokażę jakieś zdjęcie, bo tu nawet wisi, ale tam wisi czarno-białe, więc nie zobaczycie, czekajcie. O, dobra, macie tutaj, to jest w ogóle moja fotka z sesji ciążowej z Mikim, koleżanka mi robiła. I tutaj miałam takie ciemne włosy i tak się w sumie zastanawiam. Dajcie znać, co myślicie. Jaka chuda na twarzy w ogóle. O, tutaj był w brzuchu, a tu już taki szogun lata. Bajek już nie. No i tak się właśnie zastanawiam nad tym jasnym blondem, a może nad całością taką trochę ciemniejszą. Ale jednak mam wrażenie, że mimo wszystko na tym zdjęciu tak nawet fajnie to wygląda. Ale mam wrażenie, że ten ciemniejszy kolor tak bardziej mnie postarzał, także no nie wiem, zastanawiam się nad tym, a tymczasem idę obierać ziemniaki. My się witamy z samochodu, o, tutaj na Mikiego ostrość łapie, ponieważ chcemy jeszcze trochę tam podmierzymy, denerwuje nas podłoga, kolor podłogi. Na koloru podłogi raczej nie zmienimy, bo to już by było, wiecie, grubo. No i wymyśliliśmy, że może położymy tam jakiś jasny dywan i może będzie lepiej i nie będzie się ten kolor tej podłogi tak wybijał. Wiem, że wam to pewnie bez różnicy, ale nas to kuje w oczy i po prostu im dłużej nagrywamy, tym więcej rzeczy do zmiany widzimy, także to już jest zboczenie. Ekipa tutaj oczywiście też jest. Dzień dobry. Co chcecie powiedzieć? Filipku, chciałeś coś nagrać, proszę?
Tak, ja się bakałem z mleko, a tato mi chce dać pieniądze dla ciebie i dla mnie. Aha. O, tu Marcin z drabki kupił, że niby może w końcu będziemy bogaci. Dobra, bo Marcin nas tu wybił z rytmu. Filip, mówiłeś coś, możesz skończyć. Że jedziesz po magazyn Ninjago, tak? Tak. A to i dać pieniądze dla ciebie i dla mnie. Aha, i tato powiedział, że da pieniądze dla Filipa i dla mnie, tak? Bo Filip, tak. Filip mi kupi prezent, tak? A co mi kupisz? No mam sukienkę, a lato. O, to dziękuję ci bardzo. Mama dostanie dużo sukienek za niedługo, także... Jedną sukienkę. A, jedną sukienkę mi kupisz. Tak. No widzicie, jaki kochany syn kupi mi jedną sukienkę na lato. Tylko mama, tego lata nie widać. Ona jest bez dziecka. O, ty masz swoją sukienkę, jak ci kupiłem. Ona jest, a mnie jest bez dziecka. O, nie jestem taki ogromny, duży. Wie? Aha, czyli mama jest ogromna? Tak, a ja nie jestem. No, ale widzicie, mama jest ogromna, Filip nie jest ogromny, no. Także tym akcentem jedziemy dalej. Ja nie jestem duży. No nie, to jesteś jeszcze mały, tak. A jak dorosnę, to będę, ty mam swoją sukienkę. Aha, jak dorośnie, że będziesz mi sukienki trzymał, no to super. No, dobra, jedziemy. Powiedz jeszcze raz. Kocham cię mocno, mamo. Ja też cię kocham. Ty też? Mamuś, ja też cię kocham. Park Renifera. Park Renifera, tak. Ten znak znaczy, że tutaj są sarny. Dobra, przyszliśmy jeszcze do Dilza uzupełnić takie, powiedzmy, zapasy chemiowe do domu, bo tutaj jest jednak trochę taniej, a skończył nam się płyn do prania i ten taki uniwersalny do czyszczenia kuchni, więc też wezmę, bo ten żółty jest naprawdę bardzo fajny. Byliśmy też w Action, kupiliśmy ten dywan, niestety wypadał ciemniejszy niż nam się wydawało, ale zobaczymy, jeśli się okaże, że nie jest ok, to po prostu poleci do chłopaków, do pokoju. O, a tutaj zobaczcie, już oczywiście... Filip, a co ty masz? Magazyn! Wybrałeś sobie taki? Tak. Z Ninjago, tak? Tak. Jesteś zadowolony? Tak. Miki sobie wybrał z pociągami, ale już oczywiście rzucił. Mamuś, patrz! To są klocki Legosi Patronem! O, w ogóle patrzcie, tutaj są mega bloksy za 45 zł. Tak? 55 z Chase'em, więc całkiem spoko cena. Taka! Z ciekawych rzeczy też w ogóle mamy lalki Barbie oryginalne po 25 zł. Dobra, my już wróciliśmy do domu i ja zabieram się za kolację. No i ostatnio szukałam jakichś takich alternatyw i znalazłam przepis na pizzę na placku z tortilli, więc po prostu używacie tego zamiast ciasta. Kładziecie to na to sos pomidorowy, mozzarella. No i tam składniki, jakie sobie chcecie, więc ja to będę właśnie zaraz robić. Później wsadzacie to na 7 do 10 minut do piekarnika, żeby ten ser się roztopił, żeby wszystko się podgrzało. Także myślę, że może być to naprawdę spoko alternatywa. Zaraz sobie to zrobię i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wkładamy do piekarnika, dla mnie w formie pizzy, dla Marcina to samo w formie tortilli, ale żeby to włożyć, to muszę was odstawić, bo zaraz będę miała przypalone ręce, także chociaż może nie uda się.
W międzyczasie też podjechaliśmy do Hebe i ja sobie odebrałam to zamówienie. Także zaraz zobaczymy. Zamówiłam ten krem CC właśnie z IT Cosmetics, z Hean, i to jest ponoć super tańszy zamiennik właśnie tego z IT Cosmetics. On jest cały czas, jak jest na promocji, jest w ogóle wyprzedany, bo teraz jest za 3 dyszki. I ja sobie zamówiłam kolor medium i chyba będzie ok. Tak się prezentuje. Taki ładny beżowy. Już widzę, że będzie miał takie fajne ala gumowe wykończenie. I na ręce się wydaje, że jest w ogóle mega kryjący. Także jutro sobie go nałożę i sobie przetestujemy. Fajną ma w ogóle gamę kolorystyczną, ale jedynka jest mega jasna. I zastanawiałam się właśnie nad dwójką i trójką. Natomiast ta trójka, właśnie ten medium, wydaje się bardziej w beż wpada. Ta dwójka jest taka bardziej żółta, tak mi się wydaje przynajmniej na swatchach. No, ale wygląda ładnie, także jutro sobie nałożę i sobie przetestujemy. I co, no czekam na tą swoją pizzę z piekarnika teraz. Chłopaki jedzą kolację, już jest w ogóle 20, także trochę nam zeszło. Kupiliśmy też ten dywan w Action i Marcin go rozłożył, żeby zobaczyć, jak wygląda. A więc w sumie wam pokażę od razu. Także idziemy do dużego pokoju. Tak się prezentuje ten dywan. Tak roboczo położyliśmy go tutaj. Ale zobaczcie, że on jest naprawdę całkiem spory. Tutaj w ogóle chłopaki oglądają siebie podczas wakacji. No, także tak wygląda. Jest w takim jasnym, szarym kolorze. I powiem wam, że jak za tą cenę, bo kosztował 89 zł chyba w Action. Co? Tak, Filip pokazuje, że ma kartę Ninjago i nie zjadł do końca kolacji. Ja mam to i to. On ma taką strukturę. O, jest dość cienki. Jest na takim podgumowaniu. Dość cienki. I tak prezentuje się upieczona pizza. Może nie wygląda zbyt pięknie, ale smakuje całkiem nieźle. Dobrze, muszę wam powiedzieć, że ta pizza była naprawdę całkiem niezła, także polecam. Możecie sobie wrzucić co tam chcecie. Nawet z tym plackiem było spoko. W sumie ja już kiedyś coś podobnego robiłam, także to nie był taki pierwszy raz i test, pierwsze wrażenie. Tylko gdzieś tam mi się o tym przypomniało. W ogóle co ja mówię? O, Miki już widzi, że wyciągnęłam aparat i już jest aferka. Także będziemy już kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że taki dzienny, życiowy też wam się spodobał. Także dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Cześć, cześć. 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 A teraz druga.